Maciej Laskowski, crosskart senior, dyscyplina autocross. Moje doświadczenie to tak naprawdę zaledwie 4 lata w autocrossie. 2 tytuły mistrza Polski, 1 wicemistrzostwo. W tym sezonie zająłem się rozwojem młodzieży, więc moja jazda zeszła na dalszy plan, ale też wziąłem udział w jednych zawodach zagranicznych, mistrzostwach Litwy, Łotwy, które udało się wygrać, więc liczę, że to tempo cały czas jest. Zrobiliśmy treningi, byliśmy w Hiszpanii, cisnę ile się da, staram się nie wysiadać w crosskarta mimo treningów lub braku mojej obecności na zawodach, to cały czas w nim jestem, więc uważam, że jestem dobrze przygotowany. Moja kategoria jest dość mocno obsadzona, znam wielu konkurentów, będą w nich między innymi takie osoby jak Dawid Met, mistrz Europy z tego roku, mistrz Europy z 2022, Iwan Pina, mistrz z 2023, czy Sebastian Elholm, mistrz Szwecji. No, każdy tak naprawdę z naszych rywali jest mistrzem w swoim kraju i wiemy, że jeździ na najwyższym poziomie, więc będzie to bardzo zacięta rywalizacja, nie będzie miejsca na błędy, będziemy cisnąć ile się da. Moje oczekiwania oczywiście są jak najwyższe, bo przyjeżdżamy zawsze na zawody po to, aby ścigać się o jak najwyższe laury. Wiadomo, może coś pójść nie tak, ale ja będę dawał z siebie wszystko. Fajnie by było wrócić na wysokim miejscu, zwłaszcza wśród tak dobrych zawodników. Mam już doświadczenie, byłem 2 lata temu. Co prawda mieliśmy troszkę problemów ze sprzętem, ale i tak uważam, że przywieźliśmy dobry wynik. 8 miejsce w finale na 20 kierowców uważam jako ok. Teraz oczywiście apetyt jest dużo, dużo większy, więc będziemy cisnąć do końca. Zapraszamy Was do oglądania relacji w Motowizji. Będą ogromne wyzwania, ogromne zawody, bardzo dużo uczestników. Iskry myślę, że będą się sypać, koła urywać, więc na pewno będzie co oglądać. Do zobaczenia.